Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie: bądźcie błogosławieni u Ojca mojego. Weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A król im odpowie: zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnie uczyniliście. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie. Byłem chory w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają mi ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im: zaprawdę powiadam wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i mnie nie uczyniliście. I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Aleluja, aleluja.
Przyjdź Duchu Święty od Jezusa, Króla Wszechświata, przez serce Maryi, Królowej Wszechświata, abyśmy wszyscy stali się dziećmi Króla Jezusa. Błogosław nas to nauczanie. Pomóż nam słuchać słów życia, słów Króla. Pomóż również i mnie głosić to, co chce Jezus Król. Maryjo Królowo, prosimy również błogosław każdego z nas, którzy słuchamy słów Twojego umiłowanego Syna. Maria, 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 Shamachanochenon, Adonai Malachenu, Elchalachanon. W księdze proroka Ezechiela usłyszeliśmy słowa samego Boga. Bóg mówi, że ponieważ pasterze, czyli ludzie, którzy powinni zajmować się Jego ludem, czyli owcami, nie czynią tego, On sam ustanawia się pasterzem całego ludu. On mówi, że będzie sprawował pieczę nad każdą owieczką, że będziesz sam szukał jak dobry pasterz owiec, czyli ludzi zagubionych, że będzie przeglądał swoją trzodę, tak jak to czyni miłujący swoją trzodę, swoje owce pasterz. Będzie zbierał rozproszone owce, czyli ludzi, którzy rozproszyli się duchowo, którzy żyją w samotności, w ciemności. Bo mówi o tym, że uwolni z wszystkich ciemnych i mrocznych miejsc owce, które zagubiły się, wyprowadzi je na światłość, tam, gdzie jest jasność. On jest jasnością. On jest pasterzem światłości. On jest pasterzem, który rozjaśnia serca ludzi, serca swoich owiec. Więc owce Jego nie będą żyły w ciemności. Będzie je prowadził na zielone pastwiska, gdzie niczego im nie zabraknie. Będzie układał je na legowisku. Będzie troszczył się o karmiące owce, o jagnięta. Będzie je nosił nawet na swoich ramionach albo przy swoim sercu. Czyli jest tu mowa o szczególnej bliskości Jezusa, pasterza, a Jego owcami, każdą z Jego owiec. Mówi, że są różne owce. Zagubioną, powiedział Pan, że odszuka. Zabłąkaną sprowadzi z powrotem. Skaleczoną opatrzy rany. Chorą umocni i uzdrowi. Tłustą i mocną będzie ochraniał. Będzie pas sprawiedliwie. Tak, bo owce są w różnych potrzebach. Nie tylko są oczywiście owce zagubione, są także owce wierne, czyli te tłuste, mocne. Ale też trzeba je ochraniać, żeby nie zagubiły się czasem. A więc Pan troszczy się o owce, tak, że owcom niczego nie brakuje. Czyli ludziom, którzy cierpią na całej ziemi, w różnych udrękach, są cierpieniach i ranach, chorobach i bólu, ciemnościach. Jezus zajmie się nimi. Jezus opiekuje się każdą z nich. Oczywiście przede wszystkim chodzi tutaj o owce, czyli wszystkich wierzących w Niego. Bo tak trzeba to rozumieć. Wszyscy ci, którzy nie wierzą w Jezusa i niestety żyją w grzechach, są kozłami. Ale mogą stać się owieczkami. Wcale nie muszą na zawsze być kozłami, czyli ludźmi diabła. Diabeł jest ukazywany pod postacią kozła. Kiedyś istniał w Starym Testamencie taki obrzęd, kiedy w dniu przebłagania wybierano specjalnego kozła. Na głowie tego kozła ręce kładł arcykapłan i składał wszystkie jakby
tak można powiedzieć obrazowo, wszystkie grzechy Izraela na tego kozła. Dlatego mówimy też kozioł ofiarny, że ktoś znalazł się kozioł ofiarny. To właśnie był ten kozioł, którego potem specjalnie przeznaczony człowiek wyprowadzał na pustynię. Czyli grzechy z Izraela były w taki sposób oddalane od ludzi, którzy popełnili grzechy, od całego ludu. I ten kozioł zanosił te wszystkie grzechy na pustynię i tam został uśmiercany. Wierzono, że na pustyni działają złe duchy, że to jest miejsce szatana. A więc oddać kozłu, diabłu kozłu to, co należy, czyli jego kozła, jego czyli grzechy, które popełnili ludzie, ale które Pan Bóg im przebacza, niech teraz tą nieprawość całą weźmie szatan. Więc ten kozioł był właśnie w taki sposób traktowany i właśnie na pustyni zabijany. Kiedy ginął, to znaczy jakby właśnie to był symbol, że wszystkie grzechy już są odpuszczone Izraela. Więc to taki był oczywiście znak zewnętrzny, ale chodziło o to, żeby ludzie wyrzekli się grzechu i wszelkiego zła, żeby nie mieli nic wspólnego z kozłem, czyli z diabłem, żeby żałowali za swoje grzechy, że Pan chce uwolnić swój lud od jego grzechów. Więc dlatego kozły to w Starym Testamencie synonim zła, grzechu, diabła, demonów. Dlatego nawet sataniści też posługują się tym znakiem, żeby pokazać, komu służą. Więc Pan chce, abyśmy byli owcami, nie kozłami. Abyśmy byli Jego, dzisiaj szczególnie podkreśla, jako owce Jego synami, córkami Króla. Dziećmi królewskimi. A nie niewolnikami diabła, kozła. Oto ja osądzę poszczególne owce, barany i kozły, mówi Pan. Czyli będzie sąd nad owcami, barankami i kozłami. I o tym mówi z kolei Ewangelia. Więc w tym tekście pierwszym z Ezechiela Bóg mówi o sobie, jak zachowuje się wobec swoich umiłowanych owiec. A w Ewangelii, tak jak ten tekst Ezechiela sugeruje, że Pan będzie sądził, Ewangelia jest już tutaj przedstawiona jako sąd Chrystusa Króla nad całym światem, nad wszystkimi ludźmi. On, który przyjdzie w chwale swojego Ojca, On, który przyjdzie z aniołami, On, który przyjdzie w potędze wielkiej, zasiądzie na tronie pełnym chwały. Wszyscy będą widzieli Syna Bożego, Syna Człowieczego, Syna Boga Ojca, Syna Maryi. Będą widzieli Króla, którego tutaj na ziemi ukrzyżowali, któremu bluźnili, którego obrażali. Ale także będą ludzie widzieli, ci, którzy kochali Jezusa, zobaczą Go i będą szczęśliwi, radośni, że to jest Ten, któremu całe życie służyli, na którego żyli i umierali, na którego starali się wszystko czynić, aby Jemu się we wszystkim podobać. Nie z lęku, ale z wielkiej miłości do swojego Boga, do Króla. Dlatego wszystko będzie w należytym porządku. Kiedy Chrystus przyjdzie, nie będzie chaosu, jakiegoś zamętu, ludzie nie będą wiedzieli, co się dzieje, każdy będzie biegał, będzie jakiś wielki nieporządek, bałagan. Nie, wszystko jest poukładane, wszystko już jest przygotowane. Będzie Chrystus Król, na pewno będzie tam oczywiście Maria Królowa, będą aniołowie, ale także i święci. Wszystko to w chwale Ojca, w Duchu Świętym. Widząc tą potęgę, dobrzy, sprawiedliwi będą drżeć z miłości, z radości, a źli będą drżeli z przerażenia, strachu. Po prawej stronie Chrystusa będą wszystkie owieczki Jego. Po lewej wszystkie kozły, które należą do zła, do złego. A więc nie będzie jakiejś trzeciej grupy takich niezdecydowanych,
pół kozłów, pół owiec, takich, którzy trochę służyli Bogu, trochę służyli diabłu. Nie, albo się służy Bogu, albo się służy diabłu. Dlatego także dzisiaj na ziemi są też dwie kategorie ludzi. Tych, którzy służą Bogu i tych, którzy służą diabłu. Dlatego nigdy tutaj przed przyjściem Chrystusa nie będzie czegoś takiego, że wszyscy będą służyć Bogu. Nie. Nie będzie tak. Ale także nie będzie tak, że wszyscy będą służyć diabłu. Będzie rozłam. Na ziemi będą walczyły dwa królestwa i walczą. Królestwo Boga, królestwo światłości, miłości i miłosierdzia. A po drugiej stronie królestwo szatana, ciemności, grzechu, zepsucia, bluźnierstw i wszelkiej ohydy. Oczywiście zdarza się, że niektóre kozły stają się owcami i chwała Bogu za to. Niestety również czasem zdarza się, że owce stają się kozłami i biada tym ludziom, którzy takimi się stają. A więc tutaj na ziemi wszystko jest możliwe. Kiedy ktoś umrze, już koniec. Już podjął decyzję na wieki. Czy chce być kozłem, czy owieczką. Więc dzisiaj Chrystus przez tę Ewangelię pyta się, po której stronie chcesz być? Na pewno każdy z nas odpowie, Panie, oczywiście, po prawej stronie chcę być owieczką. Ale jeżeli chcesz być owieczką, to musisz zdecydować się na życie dla mnie. Pan, kiedy będzie sądził, ktoś powie, ale rzeczywiście, jak sądzić ludzi? Przecież tak, są ludzie, którzy znają Pana Jezusa, wypełniają przykazania, ale przecież ogromna większość w ogóle nie wie, że jest Pan Jezus, albo jeżeli wiedzą, to ich w ogóle to interesuje. Na jakie podstawie będą sądzeni? Oczywiście dekalog jest wypisany w sercach każdego człowieka. Na pewno to też będzie jedna z podstaw sądu Bożego. Nawet jeżeli ktoś nie zna wprost Pana Boga, nie zna Ewangelii, ale ten dekalog mimo wszystko w życiu każdego człowieka, w sercu, w sumieniu jest wypisany. Może być zagłuszony, może być zaciemniony, ale jest. Ale się okazuje, że nawet ludzie nie będą sądzeni przede wszystkim według dekalogu, ale się okazuje, że będą sądzeni według miłości i miłosierdzia, które okażą lub nie okażą tym najmniejszym, tym ostatnim, tym najbardziej cierpiącym, zranionym, chorym i opuszczonym. Czyli będą sądzeni według miary miłości albo według miary nienawiści. Więc tak naprawdę ten sąd będzie z uczynków miłości. To będzie podstawa sądu Chrystusa Króla. Będzie sądził wszystkich ludzi, czy kochałeś mnie. Ale czy kochałeś mnie nie tylko wprost, słowami, modląc się do mnie, ale czy kochałeś także mnie w tych wszystkich udręczonych, potrzebujących miłości, dobroci, miłosierdzia? Czy byłeś dla nich dobry? Czy karmiłeś ich? Czy poiłeś? Czy ubierałeś? Czy odwiedzałeś? Czy przychodziłeś do nich? Czy przyjmowałeś? Czy czyniłeś wszelkie dobro tym najmniejszym z najmniejszych tego świata? A przecież Chrystus sam stał się najmniejszym z najmniejszych. Nie ma kogoś, kto byłby mniejszy niż Jezus. On tak się stał takim małym dla nas. Stał się człowiekiem z miłości i z miłości stał się jeszcze pokarmem dla nas. Czyli, możemy tak powiedzieć w cudzysłowie, jeszcze się zmniejszył, tak żebyśmy mogli go zjeść, spożyć z miłością, przyjąć jako pokarm niebieski my grzeszni, słabi i biedni ludzie. Aniołowie nawet nie mają takiego daru, żeby przyjmować ciało i krew Pana, Jezusa, ale my możemy. Takim stał się małym, że w hostii konsekrowanej jest sam Pan, taki mały, taki słaby, taki delikatny, że można złamać nawet tą hostię. Są ludzie, którzy profanują, depczą, plują na Króla, który tak bardzo ich kocha. Który stał się takim małym, żeby ich uratować i zbawić. Żeby nie byli kozłami na wieki, ale owieczkami. Jaka wielka miłość Pana. Jaka wielka Jego dobroć i miłosierdzie. Po tym możemy poznać, jak bardzo kocha Ciebie.
Więc będziemy sądzeni z miłości. Pan powie najpierw do tych, którzy są po prawej stronie, jakie wspaniałe słowa, które wywołają zachwyt, euforię i szczęście tym, którzy je usłyszą po prawej, czyli owce. Bądźcie błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Jakie cudowne słowa, które usłyszą ci ludzie. Jesteście błogosławieni u Ojca mojego. Gdzie macie iść? Gdzie mają pójść? Pójdźcie do mojego Ojca, do królestwa mojego Ojca i mojego królestwa. To królestwo zostanie wam przekazane. Weźcie je w posiadanie, czyli będziecie królować z królem. Będziecie dziećmi króla, synami i córkami króla niebieskiego. Przygotowane dla was od założenia świata, czyli chwili, kiedy został stworzony świat, wtedy również zostało stworzone niebo, aby nas w niebie umieścić. Także celem ludzi, celem tego, że Bóg stworzył ludzi nie dla ziemi, tylko dla nieba. To też jest niewiarygodne. Chociaż mamy żyć na ziemi, żyjemy na ziemi, ale mamy żyć dla nieba. Dla królestwa, które jest założone i przygotowane dla nas w niebie. Każdy ma tam miejsce przygotowane. To nieraz to słyszymy w Ewangeliach, ale trzeba to dzisiaj również przypomnieć. Ty i ja mamy miejsce w niebie. Ono jest puste. Ono czeka na ciebie i na mnie. Nikt je nie zajmie. Więc nie można powiedzieć, tam jest tłok, tam się tłoczą, tam się kłócą o swoje miejsca w niebie. Nie ma czegoś takiego. Tam każdy cieszy się miejscem, które już zajął z woli Boga, które było przygotowane i które my chcielibyśmy zająć. Ale warunek: okazujmy miłość i miłosierdzie modlitwą, słowem i czynem i całym życiem naszym zranionym braciom i siostrom. My często użalamy się nad sobą, ale jak wielu ludzi cierpi bardziej niż my. Na przykład ci, którzy cierpią wojny na całej ziemi. Skupiliśmy się na Ukrainie, ale przecież wojny są na całej ziemi w różnych miejscach. Teraz jeszcze w Ziemi Świętej, ale także ile wojen jest w Afryce. Także nawet w Azji różne konflikty, czy w Ameryce Południowej, czy w Meksyku. Ile tych wojen jest, ile tych nieszczęść, ile ludzi ginie, cierpi. Mimo wszystko nie mamy tak źle. Cieszymy się pewnym pokojem tutaj w Polsce, wolnością głoszenia Pana Jezusa, wyznawania Go. A więc na tym mamy się skupić, aby takie dobro czynić, okazywać miłosierną miłość. I wtedy będziemy owcami. I wtedy Chrystus postawi nas po prawej stronie. I wtedy te słowa, które usłyszeliśmy, będą także skierowane do ciebie. Usłyszysz: bądź błogosławiony, błogosławiona u Ojca mojego. Weź posiadanie królestwo przygotowane dla ciebie od założenia świata. Nie tylko więc to będą słowa skierowane do ogółu tych ludzi tam zebranych, szczęśliwych już, bo wiedzą, że będą w niebie. Ale do każdego. Każdy w sercu, nie tylko zewnętrznie, ale w sercu usłyszy: to są słowa do ciebie, moje dziecko, mój synu, moja córko. Ale nawet ci sprawiedliwi, ci, którzy są owcami, będą zdziwieni. Nawet zapytają: Panie, ale kiedy widzieliśmy Cię właśnie spragnionym, głodnym, cierpiącym, w więzieniu, chorym? A Pan odpowie: zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Czyli nawet oni będą, ci sprawiedliwi, ci wybrani, ci święci ludzie, uświęceni przez czynienie miłości, miłosierdzia wszystkim zranionym, najmniejszym, oni będą zdziwieni i zachwyceni. A więc czyniąc im dobro, uczyniliśmy to tobie? Tak, bo ci najmniejsi, z nimi szczególnie jest zjednoczony Chrystus. On jest w nich. Kto czyni dobro, im czyni dobro samemu Królowi, samemu Jezusowi. To jest niewiarygodne, jak Jezus jest ukryty w nich i jak bardzo się z nimi zjednoczył. Możemy na pewno powiedzieć, że tymi najmniejszymi są zabijane w łonach matek, czyli abortowane dzieci.
milionami dalej się je zabija na całej ziemi. Lekarze, seryjni mordercy, aborterzy zabijają mnie każdego dnia. Są tacy, którzy czynią to dla pieniędzy, dla kariery. Miliony dzieci to są ci najmniejsi. Także często po narodzeniu są dzieci zabijane. Też są takie przypadki. Albo handlowane są te dzieci, sprzedawane te dzieci, handel dziećmi, organami do prostytucji, do pedofilii. Jakie to ohydne i wstrętne, jak ludzie potrafią takie obrzydliwe rzeczy czynić. Tym najmniejszym, tym niewinnym dzieciom. Ale w nich jest Jezus. Abortując dziecko, zabijając je, zabijają Jezusa. Wykorzystując takie małe dziecko, wykorzystują jakby Jezusa. Dlatego, kto chroni małe też te maleństwa, dzieci, kto czyni wszystko, aby nie były zabijane, to chroni samego Jezusa. A jeżeli jakieś kobiety miały to nieszczęście zabić swoje dzieci przez aborcję, powinny nawrócić się i pokutować. Pan je chce też uratować, przebaczyć im, aby nie były kozłami, ale owieczkami, które Bóg ratował od zguby wiecznej. Straszną rzeczą jest zabić człowieka, ale jeszcze zabić maleństwo i to swoje. To jest bardzo przerażające. Jak to się dzieje, że kobiety są w stanie zrobić coś takiego? Ale Pan przebacza tym kobietom, jeżeli proszą o to przebaczenie. Niech pokutują. Niech wybaczą także i sobie. Ich dzieci są w niebie. Przebaczyły im. Ci najmniejsi są już w niebie. Modlą się za swoje matki szczególnie, ale także czy ojców, rodzeństwo. Ci najmniejsi są najwięksi w niebie. Królują. Oni są najbliżej Baranka, Jezusa, Króla. Ale co się stanie z tymi po lewej stronie? Kozły. Niestety ich będzie też wiele. Wielu będzie zbawionych, ale także wielu będzie potępionych. Usłyszą przerażające, surowe, ale sprawiedliwe i święte słowa Pana Jezusa. Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny przygotowany diabłu i jego aniołom. Przeklęci jesteście. Przeklinam was. Jakie straszne słowa. I tu mówi Jezus, mówi Król, taki łagodny, cichy, pokorny. Mówi teraz, jesteście przeklęci, przeklinam was. Tak, tak powie Jezus. Bo ci ludzie zasługują na przekleństwo. Na te słowa, że są przeklęci. Że są potępieni z własnej winy, z własnego wyboru. Bo w niebie są ci, którzy chcą tam być, i w piekle są ci, którzy chcieli tam być. Przygotowany diabłu i jego aniołom, ogień wieczny, ogień gniewu, ogień męki, ogień kary. I też Pan usprawiedliwi swój wyrok. Dlaczego? Bo kiedy byłem głodny, głodziliście mnie. Umierałem z głodu, nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, pozwoliliście, że umierałem z pragnienia. Ile jest takich sytuacji, kiedy wielu ludzi ginie z powodu egoizmu bogatych narodów, bogatych państw. Albo eutanazja. Albo też ostatnio też był taki przypadek zagłodzenia dziecka, no bo stwierdzili lekarze, że ono już musi umrzeć. Zagłodzili je na śmierć. Albo ta straszna metoda in vitro, o której ciągle teraz mówią, szczególnie w Polsce teraz, szaleni ludzie, która nie jest metodą leczenia niepłodności, kiedy zarodki giną, wiele zarodków ginie, żeby jeden zarodek przeżył, czyli dzieci, wiele dzieci ginie. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że przynajmniej kilkadziesiąt albo kilkanaście dzieci ginie jako zarodki, zanim zostanie ten tak zwany zarodek najsilniejszy, najmocniejszy, najzdrowszy. On jest umieszczany właśnie w kobiecie, żeby potem rozwijało się to dziecko, ale kosztem tego, że kilkanaście dzieci albo kilkadziesiąt ginie, albo są te niektóre zarodki zamrażane, czyli też już przeznaczone na śmierć, na zagładę. Więc to są straszne metody.
Są metody leczenia niepłodności bezpieczne, dobre i moralnie godziwe. Ale nie in vitro. A poza tym też, ile osób Pan uzdrawia z niepłodności. Choćby na tych naszych spotkaniach to już naprawdę już setki, a może nawet tysiące kobiet i mężczyzn, małżonków, małżeństw jest uzdrawianych z niepłodności. Poczynają się i rodzą dzieci. I lekarze często mówią, że to jest niemożliwe, żeby te kobiety wyzdrowiały. I one zdrowieją, bo Pan Bóg je uzdrawia. Ci mężczyźni też niepłodni są uzdrawiani. Ile jest takich cudów, ile jest pięknych świadectw, które słyszeliśmy, które ludzie wysyłają do nas, dzwonią do nas, wysyłają zdjęcia swoich dzieci. Lekarze mówili, niemożliwe, a dla Boga jest to możliwe. Więc powinniśmy przede wszystkim w takich sytuacjach, kiedy małżonkowie nie mogą mieć dzieci, przede wszystkim prosić Pana Jezusa i stosować godziwe, powtórzę, moralnie zgodne z wolą Boga metody uzdrowienia z niepłodności. Ale nie takie, kiedy poczyna się jedno dziecko i rodzi się jedno dziecko z in vitro, a wiele jest zabijanych, niszczonych. Nie można czegoś takiego robić. Trzeba nam walczyć o godność każdego dziecka. Od poczęcia. I usłyszałem, jak dobrze pamiętam, w Peru, tak, chyba w Peru, jest takie prawo, że właśnie, że człowiek jest od poczęcia, więc zero aborcji, czyli zero zabijania dzieci w łonach matek. Nawet prześcignęli Polskę. My się tak szczycimy, że tutaj w Polsce jest ogólnie takie prawo antyaborcyjne i dobrze, że jest takie. Ale trzeba też powiedzieć, że są ludzie, którzy właśnie wyjadą kobiety, na przykład w stanie błogosławionym z Polski, gdzieś za granicę i tam zabijają swoje dzieci. No, trochę się na tym skupiłem, żeby pokazać, że ci najmniejsi najbardziej są kochani przez Boga. Te niemowlęta. Nie można je zabijać. Trzeba je chronić. My się narodziliśmy, bo nasze matki nas kochały, nasi rodzice, szczególnie matki. I jesteśmy winni wdzięczność, miłość naszym matkom za to, że narodziliśmy się, że nas przyjęły, kochały, wychowały. Więc trzeba także dać możliwość wszystkim innym, tym najmniejszym. Więc straszna czeka kara dla tych, którzy zabijają te maleństwa i nie nawracają się. Więc to nie jest straszenie, ale ostrzeganie. Więc ci ludzie też będą zdziwieni tymi słowami Pana Jezusa. No w jaki sposób Ciebie, Panie, traktowaliśmy? Przecież nie widzieliśmy Ciebie, ale traktując mnie w tych ludziach, zabijając, mordując, wykorzystując, niszcząc, raniąc, krzywdząc, mnie to uczyniliście. Więc możemy powiedzieć, sprawiedliwa jest ta Ewangelia. Sprawiedliwa będzie ta kara. Nie możemy powiedzieć, że Bóg jest niesprawiedliwy. Ta sprawiedliwość będzie straszna dla tych ludzi. Abyśmy my nie byli w gronie tych ludzi. Abyśmy nie musieli usłyszeć, że jesteśmy przeklęci. Abyśmy nie usłyszeli słowa, że musimy iść w ogień wieczny. Ci pójdą na wieczną karę. Karę, która się nigdy nie skończy. Sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Nagroda, która będzie wiecznie trwała. Wieczna nagroda. Więc pragnijmy tej nagrody. Pragnijmy życia wiecznego. Ale czyńmy dobro nie tylko dlatego, żeby żyć wiecznie, ale żeby być z Bogiem. Przede wszystkim dla Boga. Nie żeby uniknąć kary, bo to oczywiście też wystarczy, żeby być zbawionym. Że czynię dobrą, chcę uniknąć kary, nie chcę być w piekle, nie chcę być w ogniu wiecznym, tam gdzie jest diabeł, jego aniołowie, ale chcę być w niebie, w królestwie, które przygotował mi Bóg. Dlatego chcę czynić dobro, ale przede wszystkim również dlatego, że Bóg mnie umiłował i ja Boga miłuję. Bóg jest miłością, która mnie stworzyła dla siebie. Więc niech ta Ewangelia, która wywołuje rzeczywiście taki dreszcz,
takie drżenie, takie obawy, co z nami będzie, zachęci nas do tego, co mówi Pan, aby otrzymać życie wieczne. Żeby czynić miłość i miłosierdzie. Żeby nie stracić żadnej okazji. A jeżeli coś uczynimy nie tak, kogoś zranimy, skrzywdzimy, nie potraktujemy tych najmniejszych należycie, błagajmy Boga o przebaczenie. O to, żebyśmy mogli już czynić zawsze to wobec tych najmniejszych, zranionych, co Bóg chce. Ale może tak być, że tym najmniejszym jesteś Ty sam. Że tą najmniejszą jesteś Ty sama. I w Tobie jest ukryty szczególnie Chrystus. I każdy, kto uczyni dobro dla Ciebie, uczyni je dla Niego, zranionego, cierpiącego Jezusa w Tobie. Dziękujemy Ci, Królu, za tą Ewangelię, która nie jest łatwa dla nas. Raczej chcielibyśmy może jakieś słowa pocieszenia od razu, a tutaj ta Ewangelia jest wymagająca. Mówi nam, Panie, o tym, co będzie na pewno, czym będziemy brali udział. I prosimy Ciebie, abyś zatroszczył się o nas, abyśmy byli dobrymi owcami, abyś nas uleczył, abyśmy nie byli zagubieni, abyś nas opatrzył. I abyśmy także troszczyli się o inne owce, bardziej poranione i cierpiące niż my. Abyśmy czynili miłość miłosierną tym owieczkom Twoim, tym ludziom, a przez to i Tobie. Bo chcemy być w Królestwie przygotowanym dla nas, być błogosławionymi Ojca Niebieskiego, stanąć po Twojej prawej stronie, być owieczkami, które szczególnie okazują Tobie gorliwość i wierność przez Maryję, najpiękniejszą, pokorną owieczkę Twoją.